Dobra. Ema Bodźce Bieżąco, Bartosz Urbański. Znajdujemy się na Media Dayu, Armia Fight Night. Ze mną Marcin Krakowiak, Gwiazda Tylko Jeden. No i nie tylko, witam Ciebie. No myślę, że nie gwiazda, normalny chłopak. Witam serdecznie. Marcin, no to powiedz, jak życie po programie? Dobrze, bardzo dobrze. No normalnie bym powiedział, tak? Trenuję, ciężko pracuję, przygotowuję się do najbliższych startów. Poza tym prowadzę dużo treningów, prowadzę paintballa, także mam całą masę zajęć. Dobrze, u mnie dobrze. Czyli możemy zakładać, że Twoja obecność tutaj nie jest przypadkowa. Powiedz, czy jesteś obecnie zawodnikiem Armii Fight Night? Tak, podpisałem kontrakt z Armią, także już na najbliższej gali będziecie mogli obserwować mój występ. Ogłoś może tutaj oficjalnie, bo wrzucimy wywiad po oficjalnym ogłoszeniu, z kim zawalczysz, co wiesz o swoim przeciwniku i jak się zaopatrujesz o tą walkę. Moim przeciwnikiem będzie Łukasz Stanek z Katowic, rekord zawodowy 6 zwycięstw, 5 porażek. Myślę, że bardzo solidny zawodnik, myślę, że jest mocniejszy niż jego rekord. Przekrojowy, dosyć niebezpieczny, myślę, że damy dobrą walkę. Ty docelowo zamierzasz bić się w kategorii półśredniej, tak? Jaką będzie w tym momencie, jaki będzie limit wagowy? W jakiej wadze się spotkacie i czy potwierdzasz to, że docelowo będziesz zawodnikiem kategorii półśredniej? Jak najbardziej, docelowo kategoria 77 to jest moja kategoria, natomiast na tą walkę pojedynek jest zakontraktowany w catchweightie minus 80 kg. A to wróćmy jeszcze może na sekundkę do właśnie całego programu, tej otoczki. Czy ty już odczuwasz jakieś większe zainteresowanie ze strony sponsorów? Czy czujesz, że po prostu teraz jest łatwiej się rozwijać i skupić się tylko na MMA i robić to, co kochasz, dzięki temu, że jesteś osobą, która już gdzieś tam wystąpiła w telewizji publicznej? Na pewno program dał jakąś tam rozpoznawalność i jest to odczuwalne, chociażby, nie wiem, idąc ulicą, że ktoś mnie tam zaczepia, gratuluje i jest to jak najbardziej miłe. Czy wiele się zmieniło? No na pewno od takiej strony promocyjnej, tak? Ja ogólnie traktowałem udział w programie jako bardzo fajną formę promocji, możliwość pokazania się szerszemu gronu odbiorców. Myślę, że jak najbardziej udało mi się pokazać, zaprezentować z fajnej strony i program daje poczucie, widzą, że nas znają, tak? Usłyszałem kiedyś fajne porównanie, że patrz, idziesz na przykład pod Żabką i widzisz walkę dwóch gości, tak? Generalnie masz to gdzieś, ale w sytuacji, kiedy znasz jedną osobę, no to już ten pojedynek cię dużo bardziej ciekawi. I program miał za zadanie właśnie dać poczucie widzom, że znają tych uczestników, że znają zawodników i żeby właśnie dalej śledzili, obserwowali nasze losy. Zobaczymy, tak? Jest to pierwsza moja walka po programie, więc zobaczymy, jak to się przełoży na oglądalność. Wiem, że jest cała masa ludzi, którzy mi kibicują, dobrze życzą i będą śledzić dalsze moje poczynania. W programie szedłeś jak burza. Świetne zwycięstwo w pierwszej walce z Pawłem Kiełkiem, który przez część świata MMA był faworyzowany w tym starciu. Potem niestety przydarzyły się dwie porażki. Z Tomkiem Romanowskim siedzi gdzieś to z tyłu głowy? Czy siedzi? Na pewno porażki, wiesz, gdzieś tam zostają z tyłu głowy, natomiast wydaje mi się, że oba pojedynki były dosyć bliskie. Pojedynek półfinałowy po dogrywce decyzją, tak, a finałowy jedna runda moja, dwie Tomka, no niewiele zabrakło. Co trzeba też przyznać, że Tomek jest bardzo doświadczonym graczem, wiele widział, przepuszczał moje ataki, naprawdę bardzo dużo widział i myślę, że to doświadczenie w dużej mierze zaważyło. Natomiast wiem, na co mnie stać, wiem, co potrafię i wiem, że przyjdzie mi to zaprezentować niedługo. A jest jeszcze chęć rewanżu, czy już ten etap masz za sobą? Nie chcesz do tego wracać, idziesz dalej? Może kiedyś, za jakiś czas, tak? Ja uważam, że jest tylu ciekawych zawodników i tyle możliwości ciekawych pojedynków na horyzoncie, że każdy niech idzie póki co swoją drogą. Wygrywajmy i może jeszcze w przyszłości kiedyś się spotkamy. Powoli wyjaśniają się wasze losy. Wiemy o tym, że Clark Kent jest zakontraktowany w Babilonie. Chłopaki wracają po kontuzjach, Tomek Romanowski już widać, że powoli wraca do treningu. Powiedz może, jak u Adrian Bartosiński z twojego klubu, czy wiadomo, kiedy możemy się spodziewać jego powrotu? Myślę, że Adriana zobaczymy już w październiku. Natomiast co do szczegółów, to chyba nie ja jestem od tego, żeby ogłaszać pewne sprawy, tak? Wiem, że rozmowy trwają i Adrian ostro się przygotowuje, a obecnie jest na leglock campie, także myślę, że forma będzie się zgadzać i wkrótce usłyszycie więcej info.
Wracając do siebie, forma będzie się zgadzać u ciebie jak obóz przygotowawczy? Zdecydowanie od walki, o walce już wiem jakiś czas, także jestem w mocnych przygotowaniach, ciężko trenuję. Całe przygotowania opieram u siebie w klubie, w Octopus Łódź. No i co, forma rośnie, jeszcze jest kawałek czasu, myślę, że będzie jeszcze lepsza. No dobra, no to dzięki wielkie za wywiad. Może chcesz coś przekazać swoim kibicom, sponsorom i zapowiedzieć jakąś walkę głośniej, żeby po prostu tego 11 września jak najwięcej ludzi to zobaczyło? Przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować za cały ogrom wsparcia, który do mnie spływa w wiadomościach, w przypadkowych spotkaniach i generalnie tego jest naprawdę bardzo mnóstwo. Cieszę się, że tyle osób mnie kibicuje. Zachęcam do oglądania 11 września, Armia Fight Night 8, Gliwice. Bądźcie tam ze mną. Dzięki serdecznie. Dziękuję.